Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dziś zaproszenie do naszego programu przyjęła pani minister Marlena Maląg, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Pani minister, kończy się rok 2019. To był dobry rok dla polskich rodzin, dla rodzin, którymi pani z racji swojej funkcji się zajmuje na co dzień. Myślę, że rok 2019, ale ja bym powiedziała, że ostatnie 4 lata to jest taki dobry czas dla polskich rodzin. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy przede wszystkim zwrócił uwagę w swoich działaniach właśnie na podniesienie godności rodziny. I wszystkie działania, które przez te ostatnie 4 lata, ale w roku 2019 zostały podjęte, to przede wszystkim właśnie wspomożenie, inwestowanie w rodzinę, bo inwestowanie w rodzinę to jest tak naprawdę koło zamachowe dla rozwoju również gospodarki, ale przede wszystkim budowanie naszego fundamentu, na czym Polska stawia, czyli właśnie na rodzinę. I to jest taki bardzo dobry czas. Oczywiście w tej sferze mamy jeszcze wiele do zrobienia i będziemy wiele działań jeszcze podejmować, ale podsumowując te ostatnie 4 lata, sztandarowy program 500+, to ponad 80 miliardów złotych, które trafiły dla polskich rodzin. I tak naprawdę może nie wypada mówić o tych pieniądzach, bo nie są najważniejsze te pieniądze, ale najważniejsze jest to, że zależy nam na tym, aby właśnie rodzina przede wszystkim mogła godnie żyć, godnie funkcjonować i my wierzymy w to, że właśnie rodzina wie, jak najlepiej wydać te pieniądze. Te pieniądze, które już zostały wydane i mamy też zapowiedź kolejnego budżetu na przyszły rok i tam w tym budżecie zarezerwowane są środki na 500+. Na pierwsze i każde kolejne dziecko. Oczywiście. 2019 to też była zmiana, jeżeli chodzi o 500-kę. Od lipca 2019 roku już świadczenie 500+ otrzymywali rodzice na pierwsze dziecko, nawet na jedyne dziecko w rodzinie. A więc wzrosła liczba dzieci, która była tym świadczeniem objęta, do 6 800 000. Rok 2020, oczywiście zarezerwowane środki w budżecie, ponad 40 miliardów złotych właśnie na to świadczenie, ale to jest nie jedyne wsparcie, które idzie dla polskich rodzin, bo myślę, że warto przypomnieć rok 2019, dalsze funkcjonowanie programu Dobry Start, czyli na rozpoczęcie roku 300 zł dla każdego ucznia, który uczęszcza do szkoły do 20 roku życia, uprawnionych 4,5 miliona młodych Polaków. Środki, które zostały na ten cel przekazane, to prawie 1,5 miliarda złotych, a więc kolejne potężne pieniądze, które właśnie przede wszystkim z tych różnych kieszeni budżetowych trafiają do rodzin. Ale myśląc o tej rodzinie, wspomagając rodzinę, myślimy też o tym, aby rodzice mogli podejmować decyzję, czy mama po urlopie macierzyńskim może wrócić do pracy, czy chce jeszcze pozostać w domu, a więc staramy się też rozwijać i zapewniać przede wszystkim też opiekę do lat 3, a więc tutaj warto wspomnieć o programach rządowych, które realizujemy poprzez nasz resort, a więc program Maluch Plus, który ma rekordowa ilość środków została przeznaczonych, bo przez te ostatnie 4 lata to ponad 1 200 000 000 złotych, które trafiło. Teraz właśnie jesteśmy w naborze na rok 2020 i warto wspomnieć, że niedługo kończy się właśnie ten nabór, bo 10 stycznia kończy się możliwość składania wniosków w tych pierwszych 3 modułach, a więc dalej staramy się przede wszystkim kontynuować to wsparcie szerokie, które trafia dla rodzin. A sprawdziły się te prognozy wielu osób, które krytykowały program 500+, że chociażby matki będą rezygnowały z pracy na rzecz tych świadczeń. To jest tak naprawdę mit. Ja wielokrotnie, nawet teraz niedawno, spotykałam się ze środowiskiem kobiet reprezentujących pracodawców, które pokazywały, że niby, i to celowo zwracam uwagę na to, niby kobiety z rynku pracy wychodzą z rynku pracy ze względu na 500-kę. Ja powiem inaczej. Kobiety nie rezygnują i badania GUS-owskie pokazują, że nie ubywa kobiet z tytułu 500-ki. My musimy pomyśleć przede wszystkim o godnym wynagradzaniu dla kobiet. Jeżeli te kobiety będą godnie wynagradzane, to na pewno nie będą podejmowały decyzji pozostania w domu, bo to jest decyzja na wiele lat. A
więc będą chciały wrócić do swojego zawodu. Dlatego też patrząc właśnie na wynagrodzenie, strukturę wynagrodzenia, staramy się też o tym pamiętać, aby minimalne wynagrodzenie rosło. I tak jak w roku 2019 było ono na poziomie 2200 zł, teraz już będzie 2600 zł. Będzie również stawka godzinowa rosła. To jest bardzo ważne, abyśmy pamiętali przede wszystkim o tych, którzy też mniej zarabiają, ale żeby mogli żyć na godnym poziomie. A czy przewidywana jest waloryzacja tego świadczenia? Bo pojawiają się też takie głosy, że rośnie inflacja, rosną ceny, to 500 zł sprzed 4 lat już jest o wiele mniej warte niż to 500 zł teraz. Powiem tak, że w tym momencie nie planujemy waloryzacji świadczenia 500+. Zwiększone zostało właśnie świadczenie, że obejmujemy pierwsze dziecko. I jeżeli chodzi o budżet roku 2020, pozostawiamy na tym poziomie, czyli 500 zł. Polskie rodziny żyją lepiej, żyją powiedzmy dostatniej. Dzieci polskie już nie chodzą głodne, co było wstydem dla nas wszystkich. Ale pytanie, czy ta dzietność w Polsce się poprawia, bo niestety ten współczynnik dzietności jest wciąż bardzo niski i ten problem demograficzny staje się coraz większym problemem i wyzwaniem. Pułapka demograficzna, o której już mówi pan premier Mateusz Morawiecki w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, tak naprawdę to jest wyzwanie właśnie na kolejne lata naszych rządów, bo wspomożenie rodzin finansowe, to co zrobiła 500, Dobry Start czy inne programy rządowe, to jest potężne wsparcie, ale my musimy właśnie, i ono w pewien sposób przełożyło się na dzietność. Natomiast zastępowalność pokoleń to jest jednak wskaźnik 2,2, a więc mamy jeszcze 1,4. Dokładnie tak, a więc jeszcze w tym kierunku musimy wiele zrobić. I co w tym momencie zrobiliśmy, i to będą działania na najbliższy czas, został powołany pełnomocnik rządu do spraw demograficznych, pani minister Barbara Socha właśnie w naszym ministerstwie. Będziemy teraz pracować, została powołana Rada Rodziny przy właśnie ministrze rodziny i tutaj pan premier bierze udział też w posiedzeniach naszej Rady. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby wypracować długofalowy program, żeby nie były to działania jednorazowe, długofalowe, wielowarstwowe działania. I będziemy przeprowadzali przede wszystkim kompleksowe badania, aby rozpoznać sytuację, co młodym ludziom, tym, którzy będą wchodzić w dorosłe życie, potrzebne jest, jakie czynniki decydują o tym, aby podejmowali decyzję o tym, że zakładając rodziny, będą chcieli mieć więcej dzieci. Po przeprowadzeniu tych wnikliwych badań, co planujemy na pierwsze półrocze 2020 roku, planujemy, że powstanie strategia, taka szeroka strategia demograficzna dla Polski i ta strategia będzie już takim działaniem międzyresortowym. Ona nie będzie dotyczyła tylko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i krok po kroku będziemy starali się wdrożyć te działania, więc będziemy też informowali, jakie kroki i w jakim kierunku powinniśmy pójść. I pewnie będzie trzeba pomyśleć o środkach, w których właśnie przestrzeniach będzie trzeba zagospodarować. Na pewno to też jest podstawowy problem, gdzie mieszkać ma młoda rodzina, ale to już inny chyba właśnie, resort. I to i program na pewno też Mieszkanie nam, Plus, dokładnie. Który jest problemem dla Zjednoczonej Prawicy. Wracając do Rady Rodziny, o której pani wspomniała, niedawno Rada Rodzina zajmowała się projektem dotyczącym ochrony polskich dzieci przed pornografią. Kiedy możemy się spodziewać konkretnych projektów, które miałyby utrudnić dostęp do tych gorszących i demoralizujących treści dla dzieci? No postawiliśmy sobie, właściwie pan premier przed nami postawił takie bardzo zadanie, które mobilizuje nas do działania przede wszystkim ponad podziałami, ale też na zasadzie mocnej mobilizacji. Taki wyznaczyliśmy sobie termin koniec czerwca 2020 roku, że projekt takowej ustawy powstanie. Koordynuje tę pracę właśnie pani minister Barbara Socha. Pierwszy zespół odbędzie się już zaraz po nowym roku. Liczę, że dochowamy tych terminów, choć nie będzie to proste działanie. My wiemy, że właśnie Rada Rodziny nad tym tematem się pochyla. Przewodnicząca Rady Rodziny będzie też bezpośrednio włączona i inne ministerstwa. Postawiliśmy sobie taką datę, koniec czerwca, żeby projekt tej ustawy został już opracowany. Pan premier
powołując Radę Rodziny, bardzo mocno podkreślał, jak ważna jest ochrona polskich dzieci przed różnymi zagrożeniami. Takimi zagrożeniami też jest teraz taka spora ofensywa ideologii gender, też działalność środowisk LGBT, które różnymi środkami, różnymi drogami próbują dotrzeć, czy w tym obszarze też będzie budowana jakaś ochrona polskich dzieci. Więc ten obszar jest też dla nas wyzwaniem i priorytetem przede wszystkim działań, przede wszystkim też Rady Rodziny. I właśnie ta Rada Rodzina jest takim ciałem doradczym, opiniotwórczym, ale który będzie też podejmowało działania w różnych sferach. I walka z ideologią genderyzmu na pewno będzie i te kroki kolejne będą powstawały. Plan pracy Rady Rodziny ma powstać na początku stycznia, na pierwszym posiedzeniu, które jest planowane, a więc tutaj będziemy też pokazywali właśnie, w jakim kierunku idziemy. Oczywiście ochrona, zabezpieczenie naszych dzieci, czyli tego naszego najcenniejszego dobra, jakim są dzieci, to jest priorytet naszych działań i tą opieką będziemy otaczali. Przejdźmy od najmłodszych, od rodzin do najstarszych. 1 stycznia to wzrost najniższej emerytury, to dobra wiadomość dla wszystkich emerytów i rencistów i też waloryzacja rent i emerytur kwotowa 70 zł brutto co najmniej wzrost. Tak. Dwie ustawy, które rząd przyjął na swoim ostatnim posiedzeniu przed świętami, czyli 23 grudnia, i ustawy te zostały przekazane do Sejmu, a więc już niedługo będziemy obradować nad tymi ustawami, to przede wszystkim wspomagamy rodziny, a więc wspomagamy rodziny z małymi dziećmi, ale nie zapominamy o seniorach, czyli o tych, dzięki którym jesteśmy, którzy nas wychowali i przede wszystkim chcemy zabezpieczyć tą przyszłość. Emerytura 13, która po raz pierwszy była wypłacana w 2019 roku, była przede wszystkim przez opozycję uznawana, że to będzie świadczenie jednorazowe. My podejmujemy zobowiązania, chcemy być wiarygodni. W roku 2020 właśnie ustawa, którą wywołujemy, to jest nie o jednorazowym, ale o dodatkowym świadczeniu, które rok rocznie będzie emerytom przekazywane. Ma być ono na poziomie minimalnego wynagrodzenia, więc 1200 zł w roku 2020, wypłata świadczenia w miesiącu minus podatek, w miesiącu kwietniu ma być wypłata, nie będzie trzeba składać wniosków, to razem ze swoim świadczeniem w tych terminach, które emeryci i renciści otrzymują, będzie wypłacana. Więc jest to dodatkowe wsparcie, bo tak naprawdę rząd powinien przede wszystkim otaczać też opieką te osoby, które potrzebują, a wiadomo, że i świadczenia związane z lekami, z rehabilitacją, jest to kosztowne, a więc pamiętamy o tym także o emerytach. Ale waloryzacja, która od 1 marca 2020 roku kwotowo-procentowa, ona jest korzystna dla tych emerytów i rencistów, który mają niższe świadczenia. I tutaj warto wspomnieć o tym, że 6 200 000 emerytów i rencistów skorzysta właśnie, to są ci, którzy emeryci, którzy mają świadczenia na poziomie mniejsze niż 2160 zł, właśnie z tej waloryzacji, że dostaną właśnie to 70 zł, a nie tylko wskaźnik inflacyjny, czyli 3,24, taki jak jest na ten moment liczony. 9 800 000 emerytów i rencistów będzie tym świadczeniem objęte, w budżecie zabezpieczone środki około 12 miliardów złotych, a więc tutaj te świadczenia będą realizowane oczywiście po przyjęciu przez Sejm, Senat i całej tej procedurze, która jest niezbędna. Wracając do 13 emerytury, otrzymają ją wszyscy emeryci z ZUS-u, z KRUS-u, renciści. Tak, mundurowi, wszyscy emeryci, którzy są objęci powszechnymi świadczeniami, dostaną tą dodatkową emeryturę, tą emeryturę plus. Wsparcie emerytów to także program Senior Plus i tworzenie klubów i domów seniora. Na to też są zarezerwowane środki. Też mamy termin składania wniosków. Tak, termin składania wniosków już niedługo się kończy. 7 stycznia upływa właśnie termin możliwości składania wniosków w seniorze i tak jak obserwujemy rozwój tego programu z roku na rok, widzimy potężne zainteresowanie. Program jest dedykowany dla samorządów, które mogą tworzyć zarówno domy seniora, jak i kluby seniora. I po ilości powstających domów i klubów widzimy, że jest
bardzo duże zainteresowanie. Na koniec roku 2018 mieliśmy około 500 takich domów. Spodziewamy się, że przy zakończeniu właśnie roku 2019 przybędzie kolejnych 300, a kolejne będą powstawały. 80 milionów złotych budżet tego programu. I bardzo cieszymy się, że właśnie powstają domy i kluby seniora. Widzimy tą aktywność osób, kiedy odwiedzam... Te domy seniora i kluby powstają w dużych miastach, w średnich, we właśnie wszystkich miejscowościach? One powstają we wszystkich, ale co jest bardzo ważne i co obserwujemy w ostatnim czasie, że w małych miejscowościach powstaje bardzo dużo właśnie klubów seniora, co pokazuje, że osoby chętnie wychodzą z domu. I to jest bardzo ważne, że tą jesień życia godnie możemy spędzić na właśnie czy różnorakich zajęciach, rehabilitacji, ale przede wszystkim wychodzimy z domu, spotykamy się z drugim człowiekiem i korzystamy z radości jesieni życia. Wspomniała Pani wcześniej o wzroście płacy minimalnej. Są głosy też pracodawców, że może to być dla nich poważnym problemem, bo wzrost płacy minimalnej to jest o 350 zł brutto. Pracodawcy mówią, że dla nich to jest 420 zł brutto i już są głosy, że będą szukać różnych dróg obejścia tych rozwiązań, łącznie z tym, że zapowiadają też zwolnienia pracowników. Nie obawia się Pani takiego scenariusza? Ja myślę, że powinniśmy spojrzeć na to ze spokojem i przede wszystkim spojrzeć na rynek, jaki mamy, jeżeli chodzi o rynek pracownika. Bo dzisiaj tak naprawdę jest rynek pracownika przy takim niskim bezrobociu. Około 5%. Tak, około 5%. Historycznie najniższy wynik tak, od 30 lat. Dokładnie tak. A więc spójrzmy na to też, pracodawca powinien spojrzeć na pracownika, żeby on godnie zarabiał, żeby dobrze mógł wykonywać swoją pracę. I tak naprawdę nie przewiduję, że będziemy mieli zwolnienia z tytułu podniesienia tej minimalnej płacy, gdyż tak naprawdę jeżeli ludzie zarobią te pieniądze, one też trafią na rynek, a więc w pewien sposób będą napędzały gospodarkę. Przede wszystkim spójrzmy też jako pracodawcy na drugiego człowieka, żeby on mógł godnie zarabiać i godnie żyć. Niskie bezrobocie to też jest problem z pracownikami. Czy rynek pracy w kolejnym roku 2020 poradzi sobie z tym problemem, że tych rąk do pracy zaczyna brakować w wielu branżach? Też mamy zapowiedzi, że część pracowników z zagranicy, chociażby z Ukrainy, być może wyjedzie do Niemiec tam pracować na lepszych warunkach. Przede wszystkim powinniśmy stworzyć takie warunki pracy, abyśmy mogli zapewnić właśnie ręce w różnych sferach, różnych branżach. Bezrobocie rzeczywiście z symulacji, które mamy, które nasz departament też przeprowadzał, jeszcze będzie spadało w kolejnych miesiącach, już po tych zimowych miesiącach roku 2020. Jednakże powinniśmy zachować przede wszystkim równowagę naszych pracowników przybywających z zewnątrz do naszego kraju i liczę tutaj, że działania, które będziemy podejmować, przede wszystkim będą tą równowagę zapewniały. Pani minister, dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była minister rodziny, pracy i polityki społecznej, pani Marlena Maląg. A ja Państwa zapraszam jutro na Polski Punkt Widzenia w Sylwestra, podsumowanie całego roku. A dziś dziękuję za uwagę i życzę dobrej nocy z Panem Bogiem.